Campus. Same sztosy. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński. Szukali nowych kontaktów i możliwości rozwoju swojej kariery. Grupa studentów z Uniwersytetu w Chicago poznawała ostatnio warszawski rynek pracy. O tej wizycie w dzisiejszej audycji. Piotr Topuliński, zapraszam. Warszawski Career Track zakończył się z końcem sierpnia. Kilka do kilkunastu dni spędzili młodzi ludzie i poznawali nie tylko polskie firmy, nie tylko spotykali się z warszawskimi politykami, lecz także zwiedzali firmy, które znają z Ameryki, bo są na przykład międzynarodowymi korporacjami, ale chcieli zobaczyć, jak działa zarządzanie taką firmą z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej. Siedziba Google'a, Galamco czy warszawski Ratusz to były miejsca, które ci młodzi zobaczyli. Była też okazja do tego, żeby zwiedzić giełdę papierów wartościowych czy zapoznać się z panującą tutaj kulturą biznesową, analizą danych czy z usługami finansowymi. Posłuchajmy, jakie wrażenia wynieśli młodzi ludzie, z którymi rozmawiał Karol Kunesz. Po spotkaniu z pracodawcami na poważnie rozważam pracowanie tutaj. Było świetnie. To piękne miasto, szczególnie na wakacyjny wyjazd. Miło było chodzić okolicą, ale jest również zaskakujące to, jak bardzo wzrasta gospodarczo to miejsce. To bardzo widoczne. Wzrost przemysłu czy sektora finansowego jest, można powiedzieć, zaskakujący. Byliśmy między innymi na giełdzie papierów wartościowych. Zwiedzaliśmy firmy działające tutaj i zarządzające z Polski. Mogliśmy zobaczyć, jak skutecznie zmienia się polska gospodarka. Czy rozważasz w przyszłości zamieszkanie tutaj albo przyjazd? Dla celów turystycznych to na pewno. Byłam też w Krakowie przed podróżą do Warszawy, ale przede wszystkim myślę teraz o pracy tutaj, po studiach. Gdy pojawi się okazja, żeby pracować, działać stąd, zarządzać, czemu nie? Mógłbym tutaj zamieszkać. Spędziliśmy tu kilka dobrych dni. Okay, so what is the best thing you experienced here? Szczerze, to takim doświadczeniem były dla mnie pierogi. Jestem z Chicago, a jest to jedno z największych skupisk Polaków za granicą. Już gdy byłam mała, to jadłam pierogi. Miłe dla mnie było również spacerowanie po mieście, gubienie się w uliczkach, zwiedzanie sklepików i podziwianie szczególnie starego miasta. Majkowi i Hanie dziękujemy za tę wypowiedź. Za chwilę do tego tematu będziemy wracali, ale wcześniej jeszcze serwis gospodarczy przygotował go dziś Rafał Kęsik. Europa jutra. Silna, czyli jaka? Na to pytanie odpowiadali uczestnicy 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W debatach, panelach i prezentacjach łącznie wzięło udział ponad 4000 osób ze świata polityki, biznesu i nauki. Wydarzeniu towarzyszyło Forum Młodych Liderów. Do Polski przyjechali wtedy studenci i aktywiści z całego świata. Rozmowę na ten temat znajdziecie w podcaście Trzech Groszy o Ekonomii na Spotify. A do tematu Krynicy jeszcze powrócimy na naszej antenie w kolejnych audycjach. Coraz mniejsze zatory w budownictwie. Coraz łatwiej uzyskać płatności od kontrahentów firmom budowlanym, trudniej handlowym, wynika z najnowszego badania małych i średnich firm zrobionego na zlecenie Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Urzędy bez rąk do pracy, pisze Rzeczpospolita. Kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej jest aż 4,5 razy mniej niż 5 lat temu. Najtrudniej jest o pracowników w granicznych inspektoratach weterynarii. W Gdańsku pojawi się pierwszy w naszym kraju autonomiczny bus, a na autostradzie A4 ruszą testy takiego innowacyjnego pojazdu. Minibus ma wozić pasażerów odwiedzających Oliwskie Zoo. Do podobnych testów przymierzają się kolejne miasta, m.in. Jaworzno i Rzeszów. Czytamy w Rzepie.
To nie zawsze były udane wakacje. Firma Digital Care przedstawiła bilans napraw w okresie urlopowym. Polacy podczas wakacji niszczyli swoje telefony średnio co minutę. Łącznie w czasie letnich miesięcy firma przyjęła aż 60 tysięcy zgłoszeń, a koszt najdroższej naprawy przekroczył 3000 zł. Rafał Kęsik, dziękujemy i za chwilę słyszymy się ponownie. Będziemy rozmawiali o tym, co zobaczyli studenci odwiedzający Polskę. Przypomnę, w ramach programu Career Track grupa studentów z Chicago zwiedzała Warszawę. Co zobaczyła, o tym za moment. 3 grosze o ekonomii. Technologie, biznes międzynarodowy, usługi finansowe to niektóre tematy, którym zajmowała się grupa studentów z Uniwersytetu w Chicago w Warszawie. Młodzi ludzie odwiedzili m.in. siedzibę giełdy papierów wartościowych, rozmawiali w stołecznym ratuszu z urzędnikami, zobaczyli także, jak działają europejskie siedziby wielkich korporacji, m.in. Google, WeWork czy Galamco. Jak mówi nam Grzegorz Kaczorowski z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, takie spotkania są potrzebne, bo budują więzi między obu krajami, a także są szansą na to, że w przyszłości polscy studenci będą w ramach swoich wyjazdów wyjeżdżali za ocean. Będziemy zmierzać do tego, żeby nawiązywać jak najszersze kontakty z uczelniami zarówno europejskimi, jak i amerykańskimi, gdyż wydaje mi się, że miasto Warszawa ma naprawdę wspaniałą ofertę dla młodych ludzi. I to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, miasto Warszawa z całą pewnością ma ogromną potrzebę, aby ci ludzie przychodzili tutaj i współtworzyli to miasto i tą naszą wspólnotę razem z nami. Czy jeżeli amerykańscy studenci z Uniwersytetu Chicago przyjechali do Warszawy, to czy może w planach jest taka możliwość, żeby to polscy studenci pojechali do Chicago? No właśnie o tym między innymi mówię, czyli o jakichś programach wymian, które w tej chwili jeszcze może nie są zjawiskiem zbyt częstym, przynajmniej w tych takich właśnie interkontynentalnych stosunkach, ale właśnie o tym między innymi rozmawialiśmy w tej pierwszej części spotkania, że być może to, że to jest pierwsza tego typu inicjatywa, otwiera nam drogę do tego, żeby ta inicjatywa po pierwsze miała charakter bardziej częsty, po drugie, aby jakby zaczęła działać w obie strony. A obecny ze studentami wicekonsul Stanów Zjednoczonych w Polsce, Patrick McNeil, absolwent swoją drogą Uniwersytetu w Chicago, zwraca uwagę na to, jak imponująca jest liczba osób, które nawiązują kontakty biznesowe z USA. Jak zaznaczył, o wizy biznesowe starają się rocznie dziesiątki tysięcy Polaków. Uczestnik Career Track, Vamsi Epanapali, student trzeciego roku Uniwersytetu w Chicago, mówił, że podczas wizyty w Polsce chciał dowiedzieć się, jak działa tutejszy rynek finansowy i porównać go z rynkiem amerykańskim. It's been an amazing experience so far. So we've been in Warsaw for the past 2 days and we got to visit the Warsaw Stock Exchange and your beautiful Warsaw Spire. Jest to dla mnie świetne doświadczenie. Zwiedziliśmy giełdę papierów wartościowych, a także biurowiec Warsaw Spire. To absolutnie piękna budowla, jedna z piękniejszych, jakie widziałem w życiu. Są tu piękni ludzie, budynki, kultura. To był dla mnie wspaniały czas. Jestem też podekscytowany kolejnymi spotkaniami. To rozmowy z różnymi przedsiębiorcami, z firmami, z pracownikami, którzy albo pochodzą z Polski i mieszkają tu cały czas. Są także tacy, którzy na przykład studiowali w Stanach Zjednoczonych, Chicago i przyjechali teraz pracować do Polski lub spędzili w USA trochę czasu. Chciałbym poznawać kolejnych ludzi tutaj. Jak sporo czasu spędziłeś na zwiedzaniu i rozmowach? W programie mieliśmy m.in. Warsaw Spire, giełdę papierów wartościowych, czy siedzibę EEC Ventures. To były 3-4 dni różnego rodzaju seminariów i rozmów. Następnie jadę do Krakowa, by dalej poznawać polską kulturę. Bohaterowie dzisiejszej audycji to aktywni studenci z zagranicy. Do rozmowy z Vamsim wrócimy za chwilę. 3 grosze o ekonomii. Jak wyróżnić się na rynku pracy? Tego uczyli się m.in. uczestnicy Career Track. Grupa 22 studentów przyjechała do Warszawy z Uniwersytetu w Chicago. W ramach swojego trwającego już od 11 lat programu mogli przyjechać do Europy, by poznawać potencjalnych pracodawców zarówno w USA, jak i poza granicami Stanów Zjednoczonych. Grupa spędziła teraz kilka dni w Warszawie. Rozmawiał ze studentami nasz reporter Karol Kunysz. Jak mówił Wam, przyje pana Pali, student trzeciego roku Uniwersytetu w Chicago, podczas swojej wizyty porównywał rynki amerykańskie z polskim.
W zasadzie wiele firm, które odwiedziliśmy w Polsce, to przedsiębiorstwa amerykańskie z biurami tutaj. Ale dla przykładu PFR Ventures to jedna z firm, która wygląda bardzo podobnie do amerykańskiej. Spółka jest skoncentrowana na tym, by dobrze wykonywać swoją pracę, a przy okazji, by pracownik dobrze się w tej firmie czuł. Jest wokół tego spora kultura, by odnosić sukcesy. Jest wiele podobieństw między firmami polskimi i amerykańskimi w kwestii postawy wobec pracy. Jedna mała różnica to w Stanach nie ma takiego zrównoważenia pracy z życiem. Jesteśmy bardziej skupieni na wątku pracy, tymczasem w Europie istnieje i jest szanowane pojęcie work-life balance. Ale jeśli chodzi o to, czy pracujemy ciężko, to tak, robimy to podobnie. Co było dla ciebie najważniejszym doświadczeniem tej podróży? Myślę, że wizyta Warsaw Spire. Firma, która zbudowała ten wieżowiec, pozwoliła wejść nam na sam szczyt i mieliśmy stamtąd świetny widok na panoramę Warszawy. Glamco to firma belgijska, która postawiła ten budynek i ma teraz w planach zbudować jeszcze więcej biurowców w tej firmowej dzielnicy Warszawy, by ją rozwijać właśnie w kierunku biznesowym. Rozmawialiśmy także z przedstawicielami tej spółki o architekturze, podejściu do projektowania, czy choćby kwestiach bezpieczeństwa i myślę, że to będzie taka moja ulubiona część tej wizyty. Uniwersytet w Chicago co roku organizuje ponad 50 wizyt w różnych miastach świata. Miasta, które biorą udział w programie, są wybierane następująco. Przyjeżdżamy, by zobaczyć wzrost gospodarczy, efektywność ekonomiczną miasta. Organizatorów interesuje też to, by w danym miejscu były szanse na ciekawe staże czy prace, a poza tym studentów interesuje oferta kulturalna i Warszawa była na szczycie naszej listy, mówią organizatorzy tego wyjazdu z Uniwersytetu w Chicago. Career Track, to o tym programie dzisiaj mówiliśmy. No i zachęcamy do tego, żeby być aktywnym studentem. W audycji za tydzień przeniesiemy się m.in. do Krynicy, gdzie zakończył się już Europejski Kongres Gospodarczy. Była to też okazja do tego, żeby porozmawiać z młodymi liderami o tym, jak zmienia się Europa, Polska, jak zmienia się rynek pracy, a także jak zmieniają się uczelnie. Warto z nami być i słuchać naszej audycji, choćby na Spotify Podcast pod hasłem 3 grosze o ekonomii. Warto wpisać i odsłuchać, jeśli coś umknęło ostatnio waszej uwadze, a ostatnio rozmawialiśmy m.in. o tym, jak szukać mieszkania przed początkiem nowego roku akademickiego. Myślę, że to jest temat i ciekawy, no i bardzo ważny. Piotr Ktopuliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Radio Campus. Same sztosy.